Witajcie drodzy fani komiksów gwiezdnowojennych na kolejnym ziemniaczanym przeglądzie komiksowym, tym razem za sierpień 2024 roku. I na samym początku w ramach wstępu dwie informacje. Po pierwsze, przepraszam, że nieco później niż wcześniej, niż pierwotnie planowałem, pojawia się ten materiał. No, różne, że tak powiem, materiały z rzeczy, inne temperatury ekstremalne za oknem wpłynęły na to wszystko. Natomiast z drugiej strony jest mała wpadka, ponieważ kiedy dzisiaj już przygotowywałem się do nagrywania tego materiału, kiedy chcę go publikować i tak dalej, zdałem sobie sprawę, że zapomniałem o dwóch komiksach, a dokładnie rzecz biorąc w sierpniu dostaliśmy 8. i 9. zeszyt serii The High Republic Adventures, które po prostu wyleciały mi z głowy. Nie będę kłamał, one nie wychodzą od Marvela, więc troszeczkę zgubiłem je, taki jakby szlak za nimi, jeśli tak to mogę powiedzieć, więc stwierdziłem, że już opublikuję ten materiał bez tych dwóch zeszytów, a dwa pozostałe dorzucę, powiedzmy, do następnego wrześniowego podsumowania, jako że wtedy również będzie premiera The High Republic Adventures, tak więc będzie tam powiedzmy trzy co najmniej zeszyty razem połączone w jeden. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale też z drugiej strony nie jest to niestety seria komiksowa, którą bardzo gorąco i z niecierpliwością czekam na nią. Jest ona dosyć chaotyczna, więc nie dziwię się szczerze mówiąc, że to wyleciało mi z głowy. Mam nadzieję jednak mimo wszystko, że mi to wybaczycie. Tak więc już nie przedłużając tego wstępu nieco długiego i jeszcze raz przepraszając Was za to, że ten materiał pojawia się trochę później niż pierwotnie planowałem, przejdźmy do tego, co dostaliśmy komiksowo w sierpniu 2024 roku. I w zeszłym miesiącu mówiłem, że nie jestem do końca jeszcze pewien, czy będę omawiał, czy wracał powiedzmy do serii komiksowej Ahsoka, ale dzisiaj wrócę, ponieważ dostaliśmy oczywiście drugi zeszyt komiksowy i nie będę wracał dlatego, że fabularnie cokolwiek się zmieniło. Nie. Pod względem fabuły to jest to samo, co mieliśmy wcześniej w na przykład Kenobim czy w Mandalorianie. 1 do 1 przeniesiony serial, ale to, co odwala się w warstwie komiksowej, to znaczy w rysunkowej warstwie tego komiksu, tego zeszytu, to jest absolutny poziom żenady od dawien dawna niewidziany, bo tak jak Kenobi był źle naprawdę narysowany, ale to był styl, który znaliśmy m.in. z serii komiksowej Darth Vader z 2015 roku, to już było coś nam znane. Natomiast teraz dostaliśmy absurdalnie straszne rysunki, ponieważ ten panel, który teraz tutaj widzicie, to wszystko to są wybrane twarze z tego jednego zeszytu komiksowego. I to są tylko i wyłącznie twarze. Nie mówię o powiedzmy doborze kolorów, dynamice, posturze, czy powiedzmy jakichś wykrzywionych częściach ciała pozostałych innych bohaterów. Nie. Generalnie rzecz ujmując, Ahsoka osiąga nowe, nieznane poziomy beznadziejności, jeżeli chodzi o rysunki. I żeby być uczciwym, nie wiem, czy ja to jest do końca wina. Czy to jest tak, że po prostu rysownik odpowiedzialny za ten zeszyt jest aż tak kiepskim rysownikiem? Wątpię. Raczej zakładam, że mamy tutaj do czynienia z terminami, które są bardzo, bardzo mocno wyśrubowane, co nie jest niestety nowością, jeżeli chodzi o Marvela i Gwiezdne Wojny, ale tutaj już naprawdę wygląda to masakrycznie, więc jakby, nie wiem, boję się pomyśleć, ja naprawdę chciałbym za następnym miesiącu, czy następnych miesiącach nie mówić więcej o Ahsoce, że dobra, niech sobie fabularnie będzie taka sama jak serial i co jest wadą, ale wadą, którą już znamy, ale niech te rysunki nie będą aż tak tragicznie złe, bo to jest po prostu aż przerażające, jak strasznie niepokojąco to wszystko wygląda. No dobrze, wstęp nabijający się co nieco z serii komiksowej Ahsoka mamy za sobą, więc oczywiście przejdźmy do głównych serii komiksowych, które już nam się kończą, czyli zaczynamy od 49. zeszytu serii Star Wars, która no zbliża się do końca, jakby już wszyscy widzimy końcówkę, już wszyscy czekamy na ten 50. zeszyt, który naprawdę może być rzeczywiście czymś przyjemnym, miłym, domykającym całość, ale musimy oczywiście domknąć ten nieszczęsny taki filler tak naprawdę, bo inaczej tego nazwać nie mogę, czyli admirał Zaya powraca w jakiś sposób za grobu, o czym dowiadujemy się w tym zeszycie, że udało jej się przetrwać, bo jest silna, ble, 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 i dostajemy całkowity zapykacz, który jest przewidywalny do bólu, bo oczywiście nasza Zaya triumfuje nad Leją, mówi, że powstała, że ona jest silna i tutaj zgarnęłam piratów i zniszczyłam twoich Alderańczyków i tak dalej i już teoretycznie mamy wrażenie, że wszystko jest do niczego, po czym nagle okazuje się, że jednak Luke Skywalker, nikt się tego nie spodziewał, żyje, bo jest sobie w kapsule i kiedy piraci próbują go wciągnąć do środka, on się wydostaje i zaczyna zaczyna się jeden wielki rozpiernicz i nagle rebelianci przybywają i nagle dochodzi do sytuacji, gdzie piraci uciekają, Zaya rzuca się w samobójczym, powiedzmy, ataku na Leję, przez co zostaje w ostateczności zniszczona, bo Leja z ciężkim sercem, ale jednak każe zestrzelić jej myśliwiec. No i na końcu oczywiście okazuje się, że jednak ci Alderańczycy przeżyli, że tak naprawdę nie jest w ogóle tak źle, że Leja wyciągnęła swoją lekcję dotyczącą tego, że no nie można być aż tak bardzo złymi, nie można tak bardzo poddawać się złości, chęci zemsty itd., itd. No i na samym końcu mamy jej taką, powiedzmy, krótką przemowę mobilizującą naszą ekipę, żeby wyruszyć na Tatooine, żeby uratować Hana i oczywiście rozpocząć nam epizod 6. I teraz tak... Podobają mi się rysunki, to jest naprawdę ładnie, całkiem sprawnie narysowany komiks, tę kreskę mieliśmy już wcześniej tej serii komiksowej i to jest jak najbardziej na plus, ale cały czas nie mogę pozbyć się poczucia zmarnowanej okazji, że ten 48 i 49 zeszyt nie zostały poświęcone na mniejsze historie, na, nie wiem, rozmowę Lando Kalarizjana z członkami rebeliantów na Home One, powiedzmy, po prostu jakaś taka luźna, filozoficzna rozmowa, albo, nie wiem, Luke Skywalker, który gdzieś tam medytuje. To pewnie będziemy mieli w 50 zeszycie. Straszny zapychacz. Te dwa zeszyty są... No tak naprawdę filerami, jakby dosłownie jakbyśmy oglądali jakieś filery w anime i tyle, więc jakby spoko, że to się skończyło, miejmy już to za sobą, no trzeba było domknąć, no cóż, Charles Soule nie zawsze jest idealny i tym razem nie potrafił wymyślić jakiejś historii bardziej wyszukanej, zapychacz jest, nie było to jakieś tam absolutnie tragiczne, ale na pewno nie było też dobre, trudno, szczerze, zapomnijmy, idźmy do przodu i tyle. Natomiast oczywiście, tak jak mamy 49 zeszyt serii komiksowej Star Wars, tak mamy 49 zeszyt serii komiksowej Darth Vader, która... I nie ma żadnego zaskoczenia. Jakby tu już nawet się nie nabijam, tu już się nie śmieję. Darth Vader kontynuuje to, co ma zrobić, no bo już jest za późno, żeby pójść inną ścieżką. Nie oszukujmy się, za chwilę jest koniec, za chwilę jest zamknięcie, zakończenie tego wszystkiego, więc musimy dokończyć, trzymać się w tym sosie mniej więcej, który mamy do tej pory. Więc z jednej strony cały czas na egzegolu Darth Vader zaczyna kumplować się przymusowo, ale jednak z rebeliantami, których wcześniej przejął nad nimi władzę, nad ich ciałami, żeby uratować Luke'a Skywalkera, bo Luke Skywalker jest ścigany przez Slimor i jej, powiedzmy, schizmę imperialną po to, żeby go zabić i żeby Slimor mogła zająć jego i Wejdera miejsce przy Palpatinie. Generalnie jest całe te, powiedzmy, takie zagrywki mambo-jumbo standardowe, gdzie z jednej strony rebelianci już prawie chcą zabić Wejdera, ale jak to zrobią, to bez jego pomocy nie uratują Luke'a Skywalkera, a z drugiej strony Luke Skywalker, mimo że zostaje na niego nasłany jeden z oficerów tej schizmy imperialnej, on go nie zabija, pomaga mu, no i oczywiście nasz imperialny ma takie poczucie, że o matko, to rebeliant nie chce mnie zabić, jakie to jest zaskakujące i tak dalej, co wszystko kończy się tym, że w momencie, kiedy Luke Skywalker ma dostać na klatę wielkie Kamehameha, to Vader za pomocą mocy tworzy wokół niego jakąś tarczę, żeby go osłonić. No i to oczywiście będzie nas prowadziło do 50. ostatniego finałowego zeszytu. I teraz tak, bawi mnie jedna rzecz, jakby nie związana z tym komiksem, bo tutaj rysunkowo, fabularnie jest to, co mieliśmy wcześniej. Jeżeli widzieliście poprzednie zeszyty, jeżeli czytaliście i nie wiem, lubicie albo nie lubicie, macie swoją opinię, to ona się w żaden sposób nie zmieni. Ten zeszyt nie jest jakoś odmieniający. Ale bawię mnie niezmiernie, bo czytając ten zeszyt przypomniało mi się, jest w epizodzie 6 scena, kiedy Luke Skywalker zostaje pojmany przez imperialnych, oni go przekazują Vaderowi, mówią, że no miał tylko przy sobie ten miecz świetny, Vader mówi zostawcie go nam i tyle. I oni zaczynają ze sobą rozmawiać, ojciec z synem, i Luke w pewnym momencie stoi sobie przy tej barierce i Vader tam obok niego staje i zaczynają sobie, cały czas kontynuują rozmowę. I strasznie wyobrażam sobie, jak jest taka chwila ciszy, gdzie nagle Luke Skywalker, by the way, tato, dzięki, że te 3 tygodnie temu uratowałeś moją dupę przed schizmą imperialną, która chciała od wewnątrz obalić imperatora. Nie, spoko, ziomek, nie ma żadnego problemu. Jakby to nie jest pierwszy raz w historii Gwiezdnych Wojen komiksowych czy książkowych, gdzie filmy, niektóre sceny mogą nabrać nieco zmienionego znaczenia, biorąc pod uwagę to, co działo się z naszymi bohaterami między filmami. Typu Anakin i Obi-Wan, potem wszystkim, co wydarzyło się w Clone Warsach, zupełnie inaczej mogą brzmieć w Zemście Sithów. Natomiast tutaj bawi mnie niezmiernie, że te wszystkie Coco Jumbo, które mieliśmy w serii komiksowej Darth Vaderowej, dzieją się między tym epizodem 5 i 6, gdzie w 6 Vader po prostu chce z tym synkiem jakąś tam, powiedzmy, porozmawiać i on cały czas filmowo myśli o tym, co się wydarzyło w 5, a nie o tym, co było z tentaklami, co było z Luke'em Skywalkerem i to, że ratował go przed tą całą schizmą. Więc to jest tylko taka moja refleksja, bo komiksowo tutaj nic się nie zmienia. To jest cały czas ten sam, beznadziejny moim zdaniem Darth Vader. Boję się naprawdę tego 50. zeszytu, ale z drugiej strony wypatruję z niecierpliwością, żeby już skończyć tą mordęgę z tą serią komiksową. No dobrze, ale główne serie mamy za sobą, więc przechodzimy do mini serii komiksowej Inquisitors, Inkwizycja, zeszyt drugi, które przy poprzednim naszym spotkaniu wzbudziły spore moje zainteresowanie i rzeczywiście ten pierwszy zeszyt to było coś. Natomiast teraz przechodzimy do drugiego, który utrzymuje moje pozytywne podejście, ale jest spokojnie. Znaczy się ten zeszyt skupia się na kolejnym Inkwizytorze, dokładnie rzecz ujmując na naszym piątym bracie, który otrzymuje zadanie, żeby oczywiście znaleźć naszego Tensurana i spacyfikować go, no bo takie jest jego zadanie. I sam zeszyt skupia się na dwóch aspektach. Z jednej strony na piątym bracie, który do tej pory był raczej pomijany albo był bardzo jednowymiarowy, jeżeli chodzi o bycie Inkwizytorem, czyli Hulk Smash. On po prostu naparza, wywala wszystko dookoła, rozcina i to jest kontynuowane. W tym zeszycie rzeczywiście ten nasz piąty brat jest pokazany jako jednak świadomy tego, że jest tankiem. Koleś, on, jego marzeniem, jego założeniem, on sam sobie mówi, jest to, że mam wykonać rozkaz 66 do samego końca i raczej w to wszystko wierzy. I nie mówię tego jako zaletę, ale cieszy mnie, że nie próbujemy na siłę dobudowywać do każdego inkwizytora jakiegoś gigantycznego backstory. On po prostu ma swoje motywacje, dlaczego chce zabić rycerzy Jedi. Prawdopodobnie z tego, co widzimy w zeszycie, możliwe, że zabił nawet swoją mistrzynię czy tam mistrza, nie wiem jakiej płci była ta postać. I po prostu chce zabijać Jedi. I tyle. I nie mamy tu jakiegoś takiego pokazane, że on jest, wiecie, takim krwiożerczym, który jest zabijać. Tylko nie, po prostu ja chcę to robić. Koniec, dziękuję, jestem tankiem i będę to robił do końca życia. Z drugiej strony natomiast mamy oczywiście Tensurana, który ma dosyć standardowe wątpliwości, jeżeli chodzi o bycie rycerzem Jedi po rozkazie 66. Jaki sposób podejść do zasad dotyczących bycia rycerzem Jedi? Mamy jego retrospekcję podczas jednej z ucieczek, czy tam powiedzmy wycieczek z jego mistrzem, dyskutującą na ten temat. O co właściwie chodzi? Dlaczego rycerze Jedi powinni, albo nie powinni, nadal zachowywać się tak jak wcześniej po rozkazie 66? Mamy pokazane sceny z jego towarzyszami broni, którzy godzą się z tym, że Tensu odszedł, powiedzmy, czy tam powiedzmy wyruszył w swoją własną drogę, tak jak chciał, czy też mamy jego konfrontację z łowcami nagród, która jest pewnego rodzaju testem i sprawdzeniem, czy ja jestem nadal rycerzem Jedi, czy nie. I powiem wam tak, cała ta rozgrywka psychologiczna w pewien sposób, czy takie szachy 5D między nim a Wielkim Inkwizytorem, które kończą się pojedynkiem z piątym bratem, który oczywiście Tensu wygrywa, podoba mi się to. Jakby ten zeszyt sam w sobie może nie jest fenomenalny, ale on wpisuje nam się w całą większą myśl, ideę stojącą za tą serią komiksową i wydaje mi się, że w całości ten zeszyt wybrzmi jeszcze lepiej. Tak więc po dwóch, jak na razie ja jestem pozytywnie nastawiony względem całej tej serii komiksowej i mam nadzieję, że to momentum i to przesłanie w pewien sposób związane z tym komiksem zostanie jak najbardziej utrzymane. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do nieco dłuższego segmentu, który planowałem, no bo tak jak mówię, The High Republic Adventures, dwa zeszyty zapomniałem, przepraszam jeszcze raz bardzo serdecznie, ale teraz przechodzimy do 10. ostatniego komiksu serii komiksowej The High Republic od Kevina Scotta, który niestety nie dowozi. I mówię to z dużym bólem, bo tak jak do tej pory przy The High Republic, przy książkach mogłem mieć sporo uwag, nie tylko ja, wiele osób ma różnego rodzaju wady, problemy itd. Przy komiksach zazwyczaj mieliśmy raczej wyższy poziom, szczególnie przy głównych seriach komiksowych, gdzie w pierwszej i drugiej fazie dostaliśmy naprawdę niezłe komiksy, nawet powiedziałbym czasami bardzo, bardzo dobre. No ale niestety z jakiegoś powodu końcówka tej serii komiksowej nie dowozi. No bo oczywiście nasza ekipa cały czas podąża za Bulanem, udaje się im zlokalizować i okazuje się, że tak naprawdę wszyscy żyją, bo Lorna Dee nie zginęła, wyskoczyła w ostatnim momencie ze statku, a dostała się do środka, ponieważ jeden z bliźniaków i tak przeżył i udało się zebrać całą ekipę na miejscu. No i cały zeszyt oczywiście skupia się przede wszystkim na postaci Scare'a, który oddał się własnoręcznie Bulanowi i z tego zeszytu wychodzi na to, że on to zrobił po to, żeby spróbować odzyskać moc, żeby w jakikolwiek sposób poddać się całkowicie mocy, no ale ostatecznie odstępuje w pewien sposób od tego przekonania, żeby uratować chyba Orbaliska i to za chwilę do tego wrócę, oraz Keef Trenis przed Nameless nokautuje w pewien sposób Bulana, przyjmuje jego urządzonką do sterowania Nameless, powiedzmy ogłusza, czy tam powiedzmy pokonują ostatecznie nasi bohaterowie naszego pana profesorka i cały happy end. I generalnie wychodzi na to, że nasza ekipa poskładała się, udało im się mimo wszelkiego rodzaju problemów pojmać Bulana, który teraz będzie nam w pewien sposób pomagał rozszyfrować Nameless i pokonać Nihilów w serii komiksowej Fear of the Jedi, czy też ogólnie powiedzmy w trzeciej fazie. Dlaczego tak ogólnie? No bo tak mały spoiler może do mojej recenzji, która nadchodzi na kanale. Skończyłem książkę, wyszła książka Beware the Nameless, która bardzo mocno wskazuje nam na to, że elementy potrzebne do pokonania stricte Nameless, czy też ich poznania, wskakują na swoje miejsce. Więc jakby z jednej strony szanuję trochę, że ta seria komiksowa łączy się z tym większym planem, ale jakkolwiek do 5. zeszytu całej tej serii komiksowej podobało mi się. Jakby cały wątek ze Scarem, który jednak żyje, ale popada w obłęd, żeby później okazać się, że on tak naprawdę jest krwiożerczy, żeby chronić tą małą dziewczynkę z sekty, która ma mieć jakieś wielkie znaczenie, doprowadza nas do momentu, gdzie mam wrażenie, że Caven Scott nie tyle nie chciał, co dostał dosyć późno wskazówki dotyczące tego, jak poprowadzić tą serię komiksową. Gdzieś słyszałem, gdzieś mi się rzuciły w uszy ewentualne założenie, że ta seria komiksowa pierwotnie miała być 8-zeszytowa. Nie jestem pewien, więc tutaj nie mówię tego na 100%. Ale czuć, że ta końcówka jest trochę wyrwana z kontekstu. Pierwsza czy druga seria komiksowa była o tyle dobra, że były zamkniętymi historiami. Rzeczywiście czuliśmy, kiedy zaczynaliśmy, kiedy kończyliśmy i to wszystko pasowało nam się cały obrazek. Natomiast trzecia seria, czuć, że będzie ten następna, co samo w sobie nie jest złe, ale jakościowo niestety całość nie wypada dobrze. I ten ostatni zeszyt próbuje robić co może, stara się jak może poklepać to wszystko, ale problemy w tym zeszycie, w tym finale wynikają powiedzmy z poprzednich zeszytów, z poprzedniej historii. Więc przykro mi, Ario Anintito, nawet on wiadomo, podniósłby poziom, gdyby rysował całą tą serię komiksową, wszystkie zeszyty, no ale niestety nie opuścił nas. Rysunkowo to nie jest jakoś tam bardzo tragicznie, ale mam wrażenie, że coś tu nie zagrało. Mam wrażenie, że coś nie za bardzo wypaliło i nie wiem za bardzo co. Mam jednak nadzieję, że ten Fear of the Jedi, czyli tak naprawdę The High Republic 2.0 w trzeciej fazie, jakkolwiek to już skomplikowanie brzmi, poukłada nam to wszystko, bo jest z czego, bo mimo wszystko cała ta nasza ekipa po swoich przejściach, po swoich problemach, po swoim dorastaniu, Teret i Ceret, którzy w pewien sposób rozchodzą się w cudzysłowie, Lorna Dee, która godzi się z tym, że no nie jest do końca nihilem i odnajduje tą swoje człowieczeństwo, Scare, który ostatecznie chyba z Keef Trenis zacznie się powiedzmy dogadywać. To wszystko daje nam naprawdę fajną RPGową ekipę, która może działać. I z niecierpliwością czekam, żeby oni wszyscy razem z naszym elfickim łotrzykiem współpracowali i działali i jak najbardziej, tylko coś tu nie wypaliło. Znów nie jest to tragicznie niski poziom, żeby nie było, ale no niestety nie zbliża się to do pierwszej czy do drugiej serii The High Republic, a niestety szkoda bardzo. I na sam koniec seria komiksowa, czy też zeszyt z tej serii komiksowej, o której trochę zapomniałem, ponieważ mamy do czynienia z The High Republic Adventures, Echoes of Fear, zeszyt pierwszy z 4, miniseria komiksowa, które, jako że to są The High Republic Adventures, trochę zawsze gdzieś tam mi funkcjonują z boku, a okazuje się, że są dosyć istotne, ponieważ mamy do czynienia z zeszytem napisanym przez George'a Manna, skupiającym się na postaci Refa Silasa oraz Amadeo Azazo. Ref pojawia nam się oczywiście pierwszej serii, od pierwszej fazy The High Republic, a Amadeo Azazos dołączył do nas pod koniec powiedzmy drugiej, czy też tak naprawdę na początku trzeciej. I nasza dwójka padałanów biegnie na Coruscant do Świątyni Jedi, ponieważ Ref znalazł jakieś mity dotyczące eco-stones. Eco-stones to są kamienie, artefakty, które pojawiły nam się już m.in. w jednym zeszycie pisanym przez nie Justina Ireland, tylko Claudię Gray, Quest of the Jedi, The High Republic Adventures Quest of the Jedi, które są elementami składowymi Rod of Ages, czyli tej powiedzmy różdżki, za pomocą której Marchion Operation Ro kontroluje Nameless. No i zadanie jest takie, żeby znaleźć w archiwum informacje, jak można byłoby to skontrować, jak można generalnie pokonać Nameless. No i nasz Ref znajduje, powiedzmy, Holocron, bardzo stary Holocron, zawierający legendę dotyczącą Dartha Rawi. No i tutaj mamy tak naprawdę naszych dwójka padałanów, którzy obserwują Holocron przedstawiających właśnie historię naszego Dartha Rawi, który dawno temu przebijał się przez całą galaktykę, podbijał planety, podbijał narody, niszczył, palił i tak dalej, ale cały czas miał głód, chęć zdobycia. I w pewnym momencie dowiedział się o tym, że są coś takiego jak ten eco-stones, czyli taki artefakt, który da mu ostateczną władzę i tak dalej, ale okazuje się, że ten artefakt został ukryty w mechanicznym księżycu. Martwy księżyc został przez jakąś starożytną cywilizację przerobiony na gigantyczną zagadkę, którą trzeba było rozwiązać. No i oczywiście nasz Dart wraz ze swoimi wyznawcami przez miesiące, przez wręcz lata spróbował przedostać się przez kolejne zabezpieczenia itd. No i na samym końcu, kiedy został on już tak naprawdę żywy, bo wszyscy inni poumierali, zginęli z jego ręki itd., udaje mu się ostatecznie zdobyć ten artefakt, ale jako, że oczywiście okazuje się, że artefakt może być rządzony tylko i wyłącznie przez osobę o czystym sercu, nasz Dart ostatecznie zostaje pochłonięty i zniszczony przez potęgę naszego artefaktu i cała historia kończy się w ten sposób, że ginie przez oczywiście swoją zachłanność. Natomiast nasza dwójka chłopców na koniec później w naszej, powiedzmy, linii czasowej rozważa, co właściwie mogą wyciągnąć z tej historii. No i zakładam, że cała seria komiksowa będzie właśnie pokazywała nam, jak nam Ref Siles przekopuje archiwum Jedi, żeby znajdować tego rodzaju historie. I teraz tak. Zacznijmy od kwestii fabularnej. George Mann wrócił do, powiedziałbym, korzeni. Bo to jest facet, który zaczął przede wszystkim Gwiezdne Wojny od książek takich jak Myths and Fables, Life Day Treasury czy Dark Legends, czyli w większości przypadków przerobionych naszych legend, zwyczajów, baśni, horrorów, przerobionych na potrzeby świata Gwiezdnych Wojen. I tutaj mamy dosłownie to samo. Mamy bowiem historię o potężnym czarnoksiężniku, który jest tak zawładnięty chęcią posiadania coraz większej wiedzy, że ostatecznie doprowadza to do jego upadku. Więc fabularnie nie mamy nic odkrywczego, ale jest to bardzo sprawnie napisane. Jakby George Mann bardzo dobrze przenosi baśnie do świata gwiezdnowojennego i to naprawdę jest ładnie zrobione, to, że jest to abstrakcyjna historia, jest to legenda. Nie wiemy, kiedy dokładnie to się dzieje, że dawno temu w innej galaktyce jakaś cywilizacja coś tam zrobiła i tak dalej, więc działa to bardzo samodzielnie jako, powiedzmy, taka wyrwana legenda ze świata Gwiezdnych Wojen. Co jest jednak niezwykle ważne, rysunki. W tym zeszycie mamy dwóch rysowników, Vivencio Federici i Vivencio Riccardi. Nie wiem, który z nich, bo jedna kreska jest odpowiedzialna za wydarzenia, kiedy nasi bohaterowie są w świątyni Jedi w czasach The High Republic i opowiadają, rozmawiają między sobą i tak dalej. Natomiast druga kreska pokazuje nam tą baśń. I ta baśń jest absurdalnie dobrze narysowana. Już dawno nie widziałem tak ślicznych, kolorowych, przemyślanych, bajecznych, mistycznych rysunków, jeżeli chodzi o świat Gwiezdnych Wojen. Naprawdę w ogóle nie spodziewałem się. Echoes of Fear jakoś gdzieś tam mi tam się pałętało i ledwo pamiętałem, żeby zapoznać się z tym komiksem, ale bardzo dobrze, że to zrobiłem, bo te rysunki są spektakularne. Naprawdę są prześliczne i jednocześnie sama fabuła podoba mi się. Jakby podoba mi się to, że gdzieś tam na obrzeżach tych głównych wydarzeń mamy tych dwójkę bohaterów, którzy grzebią w świątyni Jedi, żeby znaleźć jakiekolwiek informacje dotyczące tych Nameless i znów to się nam łączy trochę z The High Republic, główną serią komiksową, trochę z Beware the Nameless i generalnie całym postępem trzeciej fazy, więc widać, że rzeczywiście jest jakieś tam, powiedzmy, zbiorcze przemyślenie, jest zbiorcze patrzenie na to wszystko. I cieszy mnie to niezmiennie. I powiem wam szczerze, że tak jak w ogóle prawie zapomniałem o tej serii komiksowej, tak teraz z niecierpliwością czekam na następne zeszyty, jak one się będą łączyły z Quest of the Jedi. To chyba tak się nazywało, The High Republic Adventures, Quest of the Jedi, gdzie tam mieliśmy te eco-stonesy, jak one powstały, jak one zostały rozsypane po galaktyce i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę jestem zaintrygowany tą baśniowością The High Republic, tak więc George Mann i którykolwiek z Vivencio, który narysował te rysunki, rysunki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dostarczenie tak dobrego zeszytu. No i tyle, moi drodzy. Wiem, że ten materiał nie był zbyt dobry, zdaję sobie doskonale sprawę, bo zapomniałem o 2 zeszytach i pewnie tutaj dużo rzeczy mogłem dodać, wspomnieć i tak dalej, ale niestety sierpień nie był zbyt produktywny w moim wykonaniu ze względu na różne rzeczy. Mam nadzieję, że już po urlopie, kiedy wrócę, kiedy będę robił wrześniowe omówienie, to będzie zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko chociaż trochę Wam się podobało i dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że poświęciliście ewentualnie czas i jeżeli uważacie i chcecie i podoba Wam się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!